Witam serdecznie na kanale mojej EDC i dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto mało dosyć znanego noża, co już zresztą zauważyłem i o czym informowałem przy odpakowaniu, ale w sumie dosyć ciekawej propozycji od firmy Kershaw, model 3/4 ton, choć poprawnie powinienem powiedzieć to po angielsku, czyli Kershaw 3/4 ton. Wybaczcie wymowę, jeśli nie jest zbyt idealna. Oczywiście na początek porównanie do kilku innych noży i standardowo oczywiście Sanremo 710, Victorinox 91 mm Tinker. No i oczywiście nie mogło też zabraknąć Spyderco Delica. Jak widać, nożyk dosyć niewielkich wymiarów, choć jeśli chodzi o rękojeść, całkiem sama spora, więc mamy tutaj dosyć dużo miejsca na uchwyt. No ale teraz oczywiście pora na plusy i minusy tego noża od firmy Kershaw. Na początek oczywiście plusy i pierwszy z nich to jest dosyć dobra ergonomia. Przyznam szczerze, że jak na nóż budżetowy, naprawdę trzyma się go bardzo wygodnie, pracuje się nim całkiem dobrze. W dużej mierze zasługa tego jest taka, że mamy tutaj dosyć szeroką rękojeść, więc tutaj nóż przy moich dosyć długich palcach bardzo fajnie się wpasowuje w dłoń. No i do tego jeszcze ten plastik, z którego jest wykonany, ku mojemu zaskoczeniu jest całkiem przyjemny w dotyku. Tu mamy oczywiście twardy, sztywny plastik, ale bardzo fajnie w dotyku, jak wcześniej wspomniałem. Tu mamy taką trochę lekko gumowaną wstawkę. Nie jest to może aż tak mocno gumowane jak na przykład VersaFlex w Benchmade'ach. Dobrze pamiętam? Chyba tak, jeśli chodzi właśnie o tą w modelach Freak czy Boost. To nie jest to może aż taka guma, ale jest to taki delikatnie gumowany plastik, więc on też tutaj fajnie poprawia nam chwyt. No mimo tego, że tutaj na głównie nie mamy jimpingu, aby się przydał, mamy go tutaj, chociaż tu już jest trochę mniej wygodnie, ale naprawdę jeśli chodzi o ergonomię, mogę ten nożyk pochwalić pod tym względem i naprawdę praca nim była bardzo przyjemna. Kolejny plus to jest tutaj moim zdaniem wygląd. Wiem, że nie każdemu ten nożyk może się podobać, ale no spójrzcie proszę, proste linie, bardzo można powiedzieć zachowawcze, ale to wszystko ładnie się tutaj spina w jedną całość, tak? Tu mamy wszystko ładnie poprowadzone, tu zejście na głowni, tu zejście na rękojeści, tutaj jest już bardziej prosto i równo. Również kiedy nożyk mamy złożony, też bardzo fajnie to wszystko wygląda, taka zwarta, jednolita konstrukcja. No coś takiego mi się podoba, przyznam szczerze i rozumiem, że gusty są różne, ale jak dla mnie ten nożyk wygląda bardzo, bardzo fajnie. Do tego na głowni też mamy tutaj fajną fałszywkę, ładnie to wszystko jest poprowadzone. Nie jest to po prostu zwykłe, zrobione proste, prosta głownia bez jakichś dodatkowych smaczków. No tutaj te smaczki są i tutaj uroku po prostu tej konstrukcji. Kolejny plus to jest ciekawy i niecodzienny klips. Teraz, jak już o klipsie mówimy, to warto byłoby go pokazać. Tak on się prezentuje. No, trzeba przyznać, że jest to dosyć oryginalny pomysł. Jeden nóż, który widziałem, żeby klips był w kształcie klucza płaskiego, oczkowego. Przyznam szczerze, że być może ktoś zapyta, nie próbowałem tym kluczem, nie zdejmowałem tego klipsa, nie próbowałem tym kluczem, albo nawet bez zdejmowania tą końcówką, nie próbowałem czegoś dokręcać. Jest on dosyć cienki, więc podejrzewam, że raczej tutaj może awaryjnie by się sprawdził, tak? Ale raczej jest to taki efekt, zabieg taki bardziej wizualny, jeśli chodzi o ten nożyk. Na pewno ciekawą funkcją jest to, że dzięki temu możemy sobie ten nożyk powiesić na przykład na jakimś gwoździu, haczyku. Załóżmy, jeśli mamy na przykład w garażu, w piwnicy jakąś taką deskę na ścianie, gdzie mamy różne narzędzia powieszone, śrubokręty, młotki i tego typu różne akcesoria, no to tutaj on też genialnie się wpasuje. Wbijemy sobie gwóźdź, powiesimy go i on tak będzie sobie ładnie tutaj wisiał. Będzie można go bez problemu zdjąć, użyć, zawsze będzie pod ręką, więc to akurat ciekawe zastosowanie, ciekawy wzór tego klipsa, więc można go również w ten sposób fajnie wykorzystywać. Tyle jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. No i pierwszy minus to jest ostra krawędź Liner Rocka. No niestety, o ile pochwaliłem przed chwilą ergonomię, to no może tutaj akurat, kiedy używamy noża,
jakoś tak mocno to się nie odciska tutaj ten liner lock, ale jeśli chcemy nóż złożyć, to tutaj ta krawędź liner locka w ogóle nie została w żaden sposób jakoś ładniej tutaj zaokrąglona. Oczywiście można próbować samemu to zrobić, tak, papierem ściernym, no ale dostajemy nóż taki, więc chciałbym, żeby nóż był wygodny od razu. No i tutaj jeśli parę razy tego linera sobie odetniemy, żeby tutaj głównie złożyć, no to niestety już widzicie, robi nam się na palcu taki ślad. No i efekt taki, jak powstał, jest również nieprzyjemny po prostu w odczuciu. Również tutaj składanie tego noża jest nieprzyjemne, więc klikanie, mimo tego, że dosyć dobrze się nim klika, to zamykanie już tutaj jest bardzo, bardzo nieprzyjemne i sprawia dyskomfort. Kolejny minus to jest dosyć mocny luz blade play, jeśli chodzi o boki, zwłaszcza jeśli mamy głownie złożoną, tak jak teraz. Oczywiście centrowania tutaj nie ma, więc tutaj od razu też można by to uznać za minus, ale powiedzmy, że tego jeszcze mocno w budżetowym nożu nie czepiam. No ale zobaczcie sobie, jak tutaj bez problemu, tutaj w tą stronę już jest bardziej, że tak powiem, ładniej spasowane i trochę ciężej go dogiąć, ale tutaj to wszystko lata, przez co też naciskając na kołek w pewien sposób, tak bardziej od boku, nie od frontu, bo tak się go łatwiej zdecydowanie otwiera niż od boku, ponieważ od boku, tak od tej strony, widzicie, muszę dosyć mocno się namęczyć, ponieważ no niestety, ale w tym momencie ja używam tego kciuka, żeby otworzyć, dociskam głównie do boku i ona mi się po prostu trochę mocniej zacina, więc owszem, można go fajnie otwierać, ale trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, naciskając na ten kołek w odpowiednim miejscu, bardziej tutaj od przodu niż od boku, że tak to określę. No więc to też również jest minus, jeśli chodzi o blade play. Po otwarciu głowni, no to jest już on delikatny, ale ledwie co wyczuwalny. Powiedziałbym, że gdzieś tak na poziomie większości benchmade'ów tak z lockiem. Kolejny minus to jest cena. Zastanawiałem się, czy, bo ponieważ mi się ten nożyk udało kupić w bardzo atrakcyjnej cenie na promocji, więc tutaj jego cena była dosyć atrakcyjna dla mnie, no ale przed nagraniem recenzji sprawdziłem sobie, po ile ten nożyk normalnie chodzi. No i normalne jego ceny to jest około 79 zł do 100 zł. I moim zdaniem za ten nóż, za to co dostajemy, to jest zdecydowanie za dużo. Jeśli ta cena zamykałaby się w kwocie 50 zł, jak najbardziej tutaj mógłbym ten nożyk rekomendować i stwierdziłbym, że w porządku, za te pieniądze można dostać fajnego konkurenta, trochę innego niż ten słynny już Sanremo 710, gdzie nożyki rozmiarowo są dosyć podobnie, choć konstrukcja jest zupełnie inna, tak? Zupełnie inny pomysł na nóż, więc gdyby kogoś nie chciał, nie pasowałby mu Sanremiak, no to można tutaj wtedy by się skusić na tego Kershawa. No ale niestety jego taka normalna cena w kilku sklepach, jak sprawdzałem, to jest właśnie 79 do prawie że 100 zł. Więc to jest moim zdaniem jednak lekka przesada. Ja dostałem go, znaczy udało mi się go nabyć w promocji za kwotę tam 30 paru złotych i to była naprawdę fajna oferta, ale do 50 zł jeszcze byłbym w stanie go za tą cenę rekomendować. No tutaj niestety ta jego cena idzie na minus. I kolejny ostatni minus to jest klips. Klips niestety tylko, znaczy konkretnie możliwość zamontowania tego klipsa jedynie w pozycji tip down. Osobiście, jak i też z tego co się orientuję, większość osób preferuje jednak, żeby nóż siedział u mnie w kieszeni w pozycji tip up. Jest to może trochę takie czepianie się, bo jest kilka noży fajnych, które też mają tylko tą jedną możliwość zamontowania klipsa, no ale również uważam tutaj to za minus. Niewielki, ale jednak. Tyle jeśli chodzi o plusy i minusy i teraz pora na krótkie podsumowanie. Co mogę powiedzieć o tym nożu, jeśli chodzi o to, jak się go użytkowało i jak się z niego korzystało? No przede wszystkim nożyk dosyć ciekawy, zaskoczył mnie w pierwszym takim kontakcie, w pierwszych kilku dniach używania, zaskoczył mnie dosyć pozytywnie, ponieważ był bardzo wygodny, bardzo komfortowy. To, co już wcześniej uznałem za plus i myślę, że to jest jedna z większych zalet tego noża, to jest właśnie ta ergonomia, która no, w budżetowym nożu różnie z tym bywa, tak? Różnie z tym może być. Tutaj jednak jest to dobrze, jest to fajnie zrobione i naprawdę wygodnie się tym nożem pracuje. Z ciekawych rzeczy, no to jeszcze ten klips, jeśli chodzi o
takie walory czysto użytkowe, ponieważ no moim zdaniem ten nóż, tak ogólnie go podsumowując, jest takim typowym nożem roboczym. Typowy nóż do roboty w jakimś warsztacie, w garażu, nie wiem, w piwnicy, jeśli potrzebujemy. I tak jak mówiłem wcześniej odnośnie tego klipsa, że można sobie go na takiej ścianie z narzędziami powiesić, to właśnie w tej funkcji ten nóż się bardzo dobrze sprawdza. W noszeniu na co dzień, no da oczywiście radę, ale moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, jak on, powiedzmy, może się nie podobać wielu osobom. No i tutaj również mamy ten wrzynający się dosyć mocno liner lock, co też nie pozwala się nim bawić na co dzień, jeśli go będziemy mieć ze sobą w kieszeni. No raczej w moim odczuciu ten nożyk jest takim typowym wołem roboczym do noszenia właśnie albo do skrzynki z narzędziami, albo gdzieś, powiedzmy, do bagażnika w samochodzie, żeby mieć do jakiegoś schowka, albo po prostu można go sobie za ten ciekawy klips powiesić na jakiejś ścianie właśnie z narzędziami, żeby był właśnie jako takie typowe narzędzie. Nic jakiegoś takiego błyszczącego, jakiegoś takiego do pokazywania się, że o, tutaj wspaniałe tytanowe okładziny, stal niesamowicie jaka. No nie, to jest typowy po prostu dla mnie wół roboczy i jako taki mogę go polecić, ale niestety nie za te pieniądze. Nie za te pieniądze, więc jeśli byście chcieli spróbować ten nożyk, jak najbardziej polecam, ale poczekajcie na jakąś promocję, na jakąś wyprzedaż, może też uda się trafić, ponieważ tak jak mówię, do 50 zł, fajnie, fajna alternatywa dla Sanremo 710, za kwotę prawie, nie wiem, 80-100 zł, moim zdaniem jest w tych pieniądzach, można mieć coś znacznie ciekawszego, jak na przykład Ruikę P801, czyli mój już, jak to określiłem, syn marnotrawny, który kosztuje 99-100 parę złotych, więc mniej więcej ta sama kwota, tam powiedzmy dodamy 10 zł do ceny tego. I moim zdaniem jest to ciekawszy wybór zdecydowanie, więc tutaj jeśli za dobre pieniądze uda się go dorwać, to jak najbardziej mogę ten nożyk polecić jako właśnie taki typowy wół roboczy. Tyle jeśli chodzi o moją recenzję. Przypomnę, Kershaw Three Cutter Tone. I jak zawsze na koniec zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia.